Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj będziemy próbę robić rozsiewacza Axisa. Uruchomienie. Jest ze mną pan, ale nie nagrywamy. Przeszkala mnie. Wsypujemy, wszystko już jest przyzbrojone. Wsypujemy tonę soli potasowej, 150 kg na hektar ustawiamy i jedziemy. Więc tona na ile nam starczy? Matematycy, pomóżcie. Dobra, wsypiemy i będziemy jechać. Ile to będzie? 7,5 hektara? Tak mniej więcej. No dobra. Poniżej 7. Bo ja 150 razy 7 to 1050. No, gdzieś tak 7, coś tam. Poniżej 7. Dobra. Co będzie Polarisa zatankować w wolnej chwili? Dobra. Nożyk tu masz? Nie mam nożyka, ale on jest wysoki, nie? No. Ile po rękawice? Damy sobie tym radę? Nie, nie masz lepszego? A nie wiem, gdzie jest tamten. Uła. To jest ten śmierdzący? Nie. W końcu to sól, tak? Teraz zastanawiam się, na które pole jechać. Gdzie jest bardziej sucho, żeby nie naryć? Kopienie, kopanie się, co nie? Dwa ciągniki. To co Adrian lubi najbardziej. Kopienie się, wyciąganie, no. Żeby Mareczek po nas nie jechał, nie? To akurat nowym nabytkiem przyjedzie. Yeah.
sprzęty przygotowane. 6830 z rozsiewaczem jest szczepiony, przetestowane, wszystko sprawdzone. Może jutro rano 6 ruszymy z nawozami, z solą potasową, bo ma być jakiś u nas przymrozek. No zobaczymy, ciekawe. Minus 4, minus 5 pokazuje nad samym ranem. Czy to nam skuje, czy to nam trochę tutaj zmrozi? Nie wiem, przekonamy się, jak nie wiedziemy. No dzisiaj to było trochę nie za bardzo, ale musieliśmy sprawdzić, jak rozsiewa. Rozsiewa bardzo dobrze, kilogramy liczy, wszystko gra, nic się tutaj nie mierzy, nie sprawdza, wklepuje się nawóz. Gra, gitara, rozsiew elegancki. Ja cię kręcę, mówię wam, precyzja jest niesamowita w tym rozsiewaczu. Serwisa był, wszystko uruchomił. Teraz wszystko trzeba zapamiętać, przespać się, rano wstać i przypomnieć, jak to było. No, rozsiewacz chyba nie będziemy ładować do pełna, bo kurde, jak wtopa będzie, to kurde, kto to wyciągnie? No wyciągnik trzeba będzie brać. Jak dobrze pójdzie, to jutro wtedy rozsiejemy całą sól potasową i wtedy będziemy przerzucać się na nawozy. Albo pojutrze będziemy sól potasową walić. Chyba pojutrze, bo jutro jeszcze większy mróz pokazuje. Minus 5, minus 6. Może będzie taki mróz. A później znowu śniegi, wiatry, deszcze i znowu ocieplenie. I trzeba będzie wstrzymać się z saletrą. Chociaż mamy pozwolenie w naszym rejonie. Będzie można sypać na rzepak. Zobaczymy. Jak myślicie, brać na jutro tą linę czy nie brać? Biorę, bo to będzie może mokro. Może gdzieś się tam wtopimy, to tata będzie musiał z odsiecią przyjechać i nas wyciągać. Tą czy tamtą? Może lepiej stalową zostawię, a wezmę tamtą pół kinetyka? Chyba tak, tak mi się wydaje. Zachodzi słonko, nic dzisiaj takiego konkretnego nie nagrałem, bo musiałem się podszkolić. To tą linę weźmiemy, czy tamtą? Na wtopę. Mi się wydaje, że jutro będzie mokro jeszcze. Jakaś dłuższa, chyba by się przydało. Nie. Tamtą. To tamtą wezmę dziesiątkę, nie? Albo obie się weźmę. Nie, tam, bo... Nakładę zejdzie. No właśnie, nakładzie może być. Taki dzisiaj odcinek. Krótki, bo mało co się działo. Byłem bardzo skupiony na serwisie, a jutro, prawdopodobnie jutro będzie ta akcja, wyciąganie, topienie się, tak jak wszyscy lubią oglądać. Ja was zapraszam jeszcze na sklep nasz, koszulki, polary możecie nabyć i widzimy się jutro w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć!